Dzisiaj wcielimy się w rolę łowców głów i razem z Coltem zapolujemy na czarne charaktery. Poszukiwany mega rycerz. Ale zanim zapolujemy na mega rycerzy, chciałem wam się pochwalić, że odblokowałem nowy świat i mamy tutaj opening nowych skrzynek. Na przykład mamy do otwarcia pierwszą epicką skrzynię, więc bardzo duża epicka skrzynia na dzień dobry. Ja wystawiłem łapeczkę w górę, żeby coś wypadło kozackiego i mamy uzdrowicielkę. No dobra, niech będzie. Do tego jeszcze 15k golda i na chwilę obecną to wszystko. Teraz trzeba ulepszyć nasz oddział, bo troszeczkę pograłem i powbijałem tych ewolucji. Dynamic rozwijamy, medyk rozwijamy, barbarians rozwijamy. Butter Healer oczywiście też, handlarz poziom wyżej, no i oczywiście czarodziej poziom wyżej. Możemy go też podnieść na poziom drugi. Rozwijamy, przepraszam, poziom trzeci. Let's go, dodaję szansę na upuszczenie zaklęcia przez potwory. W sklepie też mamy podwajacz skrzyń, więc nagrody będą mocne. Lecimy w bój. Wybrzeże łupieżcy oraz podwójne kłopoty, no i to mi się podoba. To jest najlepszy tryb, tu się mega szybko rozwija jednostki. Mamy nową mapę, więc ja na początku, widząc te mocne jednostki, polecimy w bo. Dlaczego w bo? Bo bo ma zwiększony damage w moby, a nam się to od razu przyda. Dobra, jest chłop, jest jakiś chłop. Chodź, chodź, chodź tym, chodź, 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 chodź. Będzie porobiony, raz, dwa, trzy. Jeszcze go zestunował, szybko, let's go. Porobiony. Szybko biegnij, Forel! Działko! I jazda! Będzie leżał, będzie leżał! Nie, wizardy podniósł! El Primo to są, dobra! Go! Go! Kurczą, w sumie by tym El Primo jeszcze mi krzywdę zrobił. Aha, zniszczony most. Dobra, potrzebujemy kolejną jednostkę. Kolejny bo. To może my się tutaj skupmy na biciu mobów, bo tamtego chłopa raczej już nie podjadę. Za słaby damage mam. Do tego wizard. Podnieśliśmy go dopiero co na poziom wyżej, więc działko, tutaj bomba w grządki. I teraz damage powinien być srogi. Szybko, 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 szybko. Dobra, dobra, trzecie miejsce póki co. Nie za ciekawie. Jesteśmy mega wolni. Przydałby się jakiś Hog Rider. Skoczmy jeszcze tutaj szybciutko. Krzaki, bo tutaj będzie gemik, jest gemik. Mamy kolejną skrzynię do otwarcia i Hog Rider. Mówisz, masz. Które miejsce? Piąte. Słabo, słabo. Wizard, ewolucja. Teraz już coraz lepiej będzie. Grządka, grządka, grządka. Aha, pierdziałko, teraz grządka. Kolejne działko. Tyk. Okej, okay. I w chłopa, wjeżdżamy. Obijamy, obijamy, cofamy, cofamy, cofamy Hog Riderem. Cofamy, 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 bo jest przypał. No dobra, musimy się skupić na... O kurcze, no właśnie takich mini bossach jak ten. Z niego wypada sporo gemów, my je szybko składamy. Szybko leczenie jakieś jest? Jest leczenie. Dobra, podjadę tego chłopa delikatnie. Trafiłem coś? Trafiłem, chyba pamkę trafiłem. Porobiony, porobiony, kroję klejnoty, uciekam, czwarty. Nie jest źle, czwarty może być, może być. Uciekamy, uciekamy, nie daj się w ogień krzyżowy Farel zamknąć. Dynamike. Szóste miejsce, niedobrze! Trzeba szybciej farmić, jest bosik, dawaj tego bossa. Raz, dwa, trzy, leży! Szóste miejsce, będzie piąte? Czy jeszcze nie? Piąte, dobra. Szybko kolejne działko. Gemy są na środku i sporo tych gemów. Chłopa wjeżdżamy, będzie porobiony, jemy go widzowie do końca! 3, 2, 1! I trzecie miejsce, dobra. Nie było tak źle. Udało się tutaj jeszcze zająć podium, więc kozacko. Passa 160, łatwo, skrzynka otwierana. I lecimy jak najwięcej nagród poproszę, nową postać poproszę z nowej mapy. Barbarzyńca, kozak. No nic moi drodzy, szukamy dalej Mega Knighta, bo nie udało nam się go znaleźć w poprzednim meczu. Może tutaj on gdzieś będzie, no dobra, jest szansa, jest taka szansa. Więc szybciutko wyjaśniamy jednostki i budujemy drużynę pod jednostki, które wyjaśniają szybko moby. Czyli bo, Colt, generalnie postacie na dystans. Okej, okay. Pyk, pyk, Mavis może być, kolejna skrzynia. Może być handlarz. Mamy dwa drzewa. Rzucamy. Zbieramy. Wyjaśniamy. Może tutaj coś będzie teraz jeszcze dodatkowego. Handlarz może być. Mogłem w sumie jeszcze jednego bo wziąć, ale handlarz na ewolucji będzie mocny. W sumie dwóch handlarzy. Sporo klejnotów. Dobra. Jest ewolucja. Mamy. Jest i Mega Knight! On jest mój! On jest mój! On jest mój! On mi jest niezbędny do misji! Jedziemy z nim! Do końca! Do końca! I uwaga, let's go, mamy to. Udało się, zarąbiście, kolejny bo. Do drużyny wpada, misja wykonana. Tu szybko, szybko, szybko w jednostki. Ale jazda, padli. Ale obici, idealne tempo. Ten granacik był bezbłędny. Cofam, 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 trzeci jestem. Ale muszę cofać, no niestety. Taki meczyk ciężki. Go. Wiedźma. Szybko bomba tutaj gdzieś. Potrzebuję klejnoty, let's go. Dawaj, bij tego szkieleta. Dobra, porobiony szkielet. Nie! Padnę,
czarne! Wiedźma, padam! Pam, uciekaj! 28 sekund! Jazda, 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 klejnoty! Miny! Nie no, wpadłem w minę, nie wytrzymam. No i zabili mnie. No niestety, ale misja wykonana. No niestety, musimy dokupić passę za 5000. Tak się niestety dzieje, moi drodzy. Szelka, niech będzie. Odbieramy teraz nagrodę od Colta. Ukończono. Boom! 1700 monet. Teraz poszukiwani. Wojownik. Wyprzeże łupieżcy. Super kopalnia. No nie wiem, czy my tutaj znajdziemy wojownika. Jest wojownik, jak najbardziej. Dobra, on jest do questu. Nad nim się zaznacza taki liścik. Bez problemu powinniśmy go znaleźć. Mavis. Jest i nasz cel. Porobiony. I misja powinna być wykonana. O, o, lecą, 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 lecą na spadochronach i wyjaśniamy ich od razu. Bomba. Nara, panowie. Dobra, jest bitka z chłopem. Czy nie będzie bitki? Nie ma. Uciekł. Szeli. O kurczę, o kurczę, o kurczę. Szarże włączył, szarże włączył. Będzie przypał, jest przypał. Dobra. Nie mam mawiski. Najgorzej. Za to się zemszczę, stary. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Za to giniesz, gościu! Aha, albo ja zginę. Nara! 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 Szybko, szybko, szybko. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. Ja dziękuję. Troszeczkę mnie powiozło, powiem wam szczerze. 5 golda. Wiedźma. Na pewno mi pomoże. 7 miejsce, widzowie. To jest słaby wynik i to bardzo słaby wynik. Szybko, 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 szybko. Jest wiedźma. Szybko, szybko. To ten chyba chłop, co by nawet chyba wyjaśnił. Tak, jest bitka na trzeciego! O kurde. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, biją mocno. Dobra, ktoś odpadł. Nice! Czemu jeszcze nie jeden nie może odpaść, żebym był piąty? Które miejsce? Dalej szóste, nie wierzę, nie wytrzymam. Wiedźma. Trudno. Walczymy do końca. Porobiony, porobiony, porobiony! Szóste, szóste. Bijemy się! Bijemy się! Mam? Czy nie mam? Będzie piąte czy szóste? Uwaga! A dobra, szóste. Najgorzej. Kolejne zadanie wykonane. Ale kolejne zadanie z porażką. Nie wytrzymam. Hog Rider, let's go. Odbieramy nagrody. Kogo teraz gonimy? Okej. Okay. Godzilla poszukiwana. Kaiju możemy znaleźć na pustynnym świecie, więc postarajmy się go wylosować. Jak ma iść nam tak słabo, to kupmy sobie ofertę 40 tysięcy golda i 10 kluczy za... Kilka złotych. Na pewno nam się przyda. One eternity later. Może teraz się uda? Wyspa inwazji. Niestety nie. Może tym razem się uda trafić. Tak jest! Wąwóz udręki w końcu! Gobliny szabrowniki! Do tego jeszcze podmiana! Dobra, moi drodzy, musimy zapolować na tego kaiju, bo ja tego meczu szukam chyba z 10 meczów, więc jest troszeczkę problem. Let's go, Greg od razu rąbię i zaraz zamieniamy się w coś innego, w jakąś mocniejszą jednostkę. Chyba, że będzie kolejny Greg, to wtedy kolejnego Grega kupimy do ewolucji. Jest, kolejny Greg, biorę. Lecimy po kolejną skrzynię. Ebo, niech będzie. Powyjaśniamy teraz tutaj szybciutko jednostki, żeby natrzepać jak najwięcej golda. Let's go. A wiecie, nie? Jak Bo strzela w gobliny? Na szybkości on je rozwala na hita. Bo jest idealny na ten tryb. Let's go. Shelly, niech będzie Shellka. Dobra, kolejna skrzynia. Kolejna szelka, kolejna ewolucja, mamy to. Jest dobrze, jest dobrze. Dwie szelki w takim trybie, całkiem spoko wynik. Okej, Bo, jest i Bo. Kozacko. Dobra, zanim zamienimy się w inną postać, kilka goblinów bym pokonał Bo. Nie, 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 podnoś, nie podnoś skrzyni. Dobra, leć dalej po prostu. Jest i goblin, boom, leży. Jak on pięknie ściąga te gobliny. Let's go, boom, leży. Boom, leży. I o to chodzi. Mi się wydaje, że na chwilę obecną przydałoby się przy Bo zostać. Kolejny goblin leży. Zarąbiście. Kolejny bot leży. Leży. Dobra, idziemy na środek wyjaśnić kaiju. Mam nadzieję, że on się pojawi za chwileczkę. Działo. Jesteśmy na środku i będziemy tutaj naprawdę mocno obijali te boty. Patrzcie na to, jak szybko taki bot pada od tych czterech Bo. Zarąbiście. Kurczaki. Od kurczaków uciekam na razie. Ja czekam na respa. Na respa kaiju. Jednak muszę podnieść skrzynki chyba. Dobra, nity. Mamy za dużo golda, 160 golda. Kolejne skrzynie. Nita. Okej, ostatni etap.
Szybko, szybko, czy będą, bo nie ma. Wiedźmy są za to. Dobra, mogą być wiedźmy. Kolejna skrzynia. Kuszniczki, kuszniczki i złoto. Dobra, wiedźma znowu. Gdzie jest kaiju? Nie widzę. Szkielety, dobra, wyrzucamy. Znowu łyczki. Gdzie jest bot? Gdzie jest Godzilla? Jest u góry! On jest mój! On jest mój! On jest mój! Lej go, Farel! Nieważne jaki wynik, musisz pokonać tego bota! Let's go! Tak jest, godzinę polowania na tą bestię! Udało się! W końcu! Straciłem chyba 20 tysięcy golda, przegrywając inne mecze! Jazda! Chodź tu, wariacie! Leżysz, 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 leżysz do końca, chłopcie, klepie! Piąty! Nie spadnę niżej? Na szczęście! Mamy to! Kolejna misja zrobiona. Nie sądziłem, że ten challenge będzie taki ciężki. 169 passa. Rzadka skrzynia. I uwaga! Pamka, może być. Odbieramy nagrodę! 1500 golda i uwaga! Kolejna postać to... Golem. Golema nie będzie trudno znaleźć, ponieważ występuje na zielonym świecie oraz królewskim, więc lecimy. Więc tylko trafmy. No właśnie, łąki walki trafmy, skrzynią oszuści i jedziemy. Zbieraj klejnoty, aby wygrać. Weźmy sobie może gobliny na początek i lećmy od razu po kolejną skrzynię. Hop. Aha, Mavis, nie ma kolejnego goblina? No to ciekawostka. No dobra, to zaczynamy farmić marchewy. Goblin będzie czy Maviska? Uwaga. Colt! No nie wierzę, co to w ogóle jest za dobieranie postaci. Daremne, okej, okay, goblin. Mamy mało jednostek, więc lecimy dalej. Goblin jest, dobra, wracamy się po skrzynkę teraz z tej strony. Goblin, ewolucja, kolejny gold. Let's go. Dobra, go skrzynka, aha! Oszustka. Dobra, kolejna skrzynia, teraz już jest normalna. Dobra, kolcik. Mawiska, niech zbierze marcheweczkę. I zara powinny się pojawić golemy na środku. Kolejna skrzynia, oszustka. I Colt na ewolucji. Pięknie. Jazda, mam szał i odpalamy, odpalamy szał. Lecimy z jego traderem, łatwo, porobiony. Dobra, 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 leży wizard. I szelka będzie leżała, uwaga, raz, dwa, trzy, mamy to, darmowy kluczyk, let's go. Drugie miejsce póki co, więc całkiem nieźle. Dawaj, 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 dawaj. Kolejny kolcik. Wow, 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 panie, 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 bomba, wizard, bomba, 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 let's go. Leczenie i... Jedziemy po niego, ostro! Dobra, chłop mi ucieknie, widzowie. Dobra, wyjaśniamy Mavis. Kurczę, nie miała być Mavis, miałoby coś innego, ale dobra, nieważne, nieważne, walczymy. Dobra, oni nie mają jednostek, jestem tutaj największym szefem, widzowie. Załatwiony, łatwo! Dobra, go! Jeszcze ta skrzynia oszustka najgorsza, dobra. Szybko, 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 wizard na ewolucję. Dobra, mają pozamiatane teraz ziomeczki. Gdzie jest golem? Gdzie jest golem? Groźna skrzynia, no nie wytrzymam. Golem! Ja ciebie szukam, stary! 30 sekund, aby znaleźć golema. Jest golem! On jest mój! Muszę go pokonać! On jest z zadania! Zostaw mi go! Szybko! Szybko! Mój, 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 mój! Tak jest, porobiony, uciekam! Uciekaj, Farel! Szóste miejsce, został mi tylko goblin! Ale chyba zaliczyłem zadanie, nie wytrzymam tego, naprawdę! Niesamowite! Gemy! Gemy, 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 zero! Mam nadzieję, że chociaż za to poświęcenie zaliczy mi zadanie, co? Kupujemy passę za 5 koła. Duża skrzynia. I uwaga! Tak jest, mamy wykonane zadanie! Pięknie! 1300 golda. Nie zwróciło się, no ale trudno. Lepsze to niż nic. 700! Kolejne! Ciekawe za co. I uwaga, poszukiwani. Skwarnik. O nie, on jest dostępny na plażowym świecie, czyli tym najgorszym. Later. I uwaga, wyspa inwazji. No to lecimy, potworne pupile. Tutaj powinniśmy łatwo wykonać misję. Dobra, dobierzmy sobie do goblina kolejnego pupila. Kolejnego pupila. Kolejna skrzynka. I mamy ewolucję. Let's go. Dobra, do góry, do góry, do góry. Potrzebujemy nafarmić szybko coś. Dobra, jest skrzynka, kozak. Bow! Kolejny bow, poproszę. Bow! Jest ją! Jest i postać z questa! Jazda, serduszko szybciutko i skwarnika. Tak jest, porobiony, mamy to! Misja wykonana, łatwo. Teraz wygrać mecz tylko. I zgarniamy kasę. Dobra, tutaj. Jazda z nim. Może pokonam Mewiskę jakąś.
Dobra, moje gościu. Moje. Siódme, szóste. Szybko. Nita. Dobra, boty jakieś trzeba pokonać. Może będzie to piąte. Let's go. Szybko. No dawaj, spadajcie na dół te jednostki. Jest piąte, ale to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest zwycięstwo. O nie, tu się nie wdaje w bitkę. Cofnij. Tutaj mogę ich pokonać. Leży. Czwarty. Leży. Zarąbiście. Moje trzeci. Łatwo. Trzecie. Let's go. Otwieramy nagrody. I czas na kolejne bounty. Odbierz nagrody od Colta, 1400 moje. I uwaga, czas na golema z eliksirem. Zostało mi tylko 15 tysięcy golda, więc trzeba coś dokupić. Ale zanim to zrobimy, wpiszmy kod Farel. A wy, moi kochani, pamiętajcie, zanim robicie jakieś zakupy w grze Squad Busters, możecie skorzystać z mojego kodu. Was to nic nie kosztuje i naprawdę sporo pomaga. I zobaczmy, co my mamy tutaj w ofercie. Na przykład oferta za 60 zł. Mega jednostka i 95 tysięcy golda. Kupujemy. Oferta doładowana i lecimy dalej. The next day. Witam w kolejnym dniu. Zaczynamy poszukiwania eliksir golema. Występuje on na świecie zielonym oraz królewskim, więc powinno być łatwo. Stalowa rękawica, czyli królewski świat. Lecimy mega na start i podwójne kłopoty. To, co lubię najbardziej, więc będzie niezła zadyma. No i jazda. El Tigre, no dobra, niech będzie. Wolałbym Kitsune, ale dobra. O kurczę, mam dwa El Tigre naraz. No dobra, to jest mocny tryb jednak. Żartowałem, że coś jest nie tak. Wszystko jest. Cacy, widzowie. Dobra, moje. O kurczę, szelka, uciekam. Nie no, muszę zjeżdżać, bo mnie porobią zaraz. Ale jaja. Kolejny grek i ewolucja będzie. Super. Szybka fuzja. Szybkie drzewo. Szybka skrzynka. Barbarzyńcy. Dobra, cofnijmy. Okej. Teraz bo. Dobra. Mieli mnie prawie w potrzask, na szczęście udało mi się uciec. Dobra, lecimy dalej farmić. I poszukujemy eliksir golema, przypominam. Dobra, szybko drzewa. To są moje drzewa, let's go. Tak jest, łatwiutko. On jest skeleton. Szybko. Moj. A, jestem w środku. Przerąbane. Prawie padłem, szósty. Dobra, jest przypał, mocne ekipy są. Nie ma co gadać. Mega mocne. Nie, to Mega Knight, a my go nie szukamy. Aha! Dobra, szybko, healer! Nie, Hog Rider! Serduszko, uciekaj! Drzewa się zrespiły! To dla mnie szansa na drugie miejsce! Na piąte miejsce, przepraszam! Eliksir golem! Szybko! 3, 2, 1, let's go! Piąte jeszcze w dodatku, ale kozak finish! Dobra, w ostatniej sekundzie zapałem bossa i piąte miejsce. Łapka w górę za to, koniecznie. Opening. I uwaga, szelka. Odbieramy nagrodę, mamy to. Monety, poszukiwany goblin. To będzie proste, zielony świat wystarczy. I uwaga, dolina pogromcy. Więc to będzie bardzo prosty questik. Królewskie duchy do tego. Dobra, weźmy może, nie, handlarza. Handlarz starczy na początek. I mamy naszego mobka do questu. To było za proste. Let's go. Zadanie wykonane. Dobra, potrzebujemy coś, żeby bić jeszcze szybciej jednostki. Jakąś postać, bo zaczynają się bossy, a musimy mocno atakować. Dobra. Wow. Te duchy mi się przydadzą. Mam nadzieję, że przeżyję mój El Primo. Jazda. Dobra, stanęliśmy za duchami, więc teraz będzie łatwo. Dobra, Barbarian King. I w chłopa. Dobra, para w lewo. Chcesz potańczyć? Z lewej masz moje duchy. Z prawej jest Farel. I co teraz robisz, stary? Let's go z nim do spodu! Pada! Łatwo. Pada! Cofamy się. Duchy kontra barbariansy, chłopa. Wow, jaka klepa! Co tu się dzieje? Chyba to wygramy. Wow! Mocna klepa! Na koniec. Chodź, gościu. 3, 2, 1! No i niestety, nie udało mi się go pokonać, ale pierwsze miejsce, łatwo. 278, 179 passa. I uwaga, skrzynia duża. A z niej bow, okej. Odbieramy nagrody. A mój kolejny oponent to zaklinacz deszczu, czyli świat plażowy. 1 hour later.
No to lecimy. Wybrzeże Łupieżcy wylosowane. Chyba 5 meczów musiałem zagrać, żeby trafić. Potworne pupile, może być. I czy jest potwór z karteczką? Jest potwór z karteczką. Najlepiej by było, jakbym od razu w niego wjechał. Colt. Dobra, otwieramy kolejne skrzynie. Dawaj, 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 dawaj. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Muszę jeszcze jednostek zebrać. Colt na ewolucję. Nie ma! Dobra, Greg. Zetniemy kilka drzewek. Kolejny kolcik. Tutaj goldzik. O kurczę, ciężki, 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 ciężki przypał. Jest! Mój boss, którego muszę zabić! Szybko! Szybko, szybko, szybko! Porobiony! Łatwo! Zadanie wykonane! A czy uda mi się wygrać gierkę? To zaraz się okaże. Lecimy dalej. Okej, okay, jakie zadanie mam? Zobaczcie! Ha! Znalazłem skarb! Widzieliście? Gemy wyskoczyły! Kozacko! Dobra, ufaj co... O, tu jest chłop! Łatwo z nim będzie! Leżysz! Dawaj gemy, dawaj gemy, dawaj gemy! Uciekamy! Let's go! Aha! Tu jednak nie ma drogi do przejścia. Skrzynia za darmo, szybko. Hogrider kolejny. Jazda z nim! Dostał, jedna jednostka mu padła. On jest do zjedzenia w sumie, ten chłop. Tak jest, mam go! O nie, 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 żebym ja nie padł! Piąty jestem, najgorzej. Uciekam! Uciekam! Ale dymy! 18 sekund. A ja szósty. Najgorzej! Nie, 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 tak być nie może, że ja to przegram. Dobra. Chodź tu! No i szóste, ja dziękuję! Trzeba dokupić passę. Trzema gemami. 181. A ze skrzynki standardowo nic. Odbieramy nagrody. Pyk! I uwaga, poszukiwani! Mały smok. Łatwo. Zielony świat. Łąka walki. Do tego mała bitwa z bonusem, więc dragon nie ma z nami szans. Jak gobliny, szabrowniki, no to trzeba dobrać jakąś postać, która... Ach, nic nie mam ciekawego. Bije na daleko, chciałem powiedzieć, ale nie ma nikogo takiego w pobliżu. Ani do wypikowania, więc no... Trudno. Lecimy, po kolejna postać. Colt! Tak jest, właśnie o tą postać mi chodziło. Let's go. Kolejny Colt. Let's go. El Primo? Będzie wskakiwał na nich. Wow, 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 panie, 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 odejdź, 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 nie bij. Nie bij, wariacie, nie bij, nie bij, nie bij, bo idę po dragona jeszcze. Co ty, oszalałeś, oczadziałeś, gościu? Chłop już chciał mnie podjeżdżać. Dobra, Barbarians, niech będzie. Dobra, uciekamy. Battle Healer, kozak, bomba tutaj, na tą armię. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Gdzie jest dragon, gdzie jest Baby D? Jest i Baby D! Baby Dragon, chodź! Let's go! Nie dość, że pierwsze miejsce, to jeszcze z questem. Kozak, kozak, kozak. Dobra, ja to biorę wszystko. Jak ja to wszystko zgarnąłem. Kolejny Baby Dragon, ale już to poza questem. Nieważne, mi niepotrzebny. Byle się utrzymać, byle się utrzymać. Na pozycji drugi. Spoko, loko miejsce. Dobra, klepa szybka. Pierwsze miejsce! Nie no, myślałem, że mu zabrałem te gemy. 3, 2... One! Pierwszy! Finalnie pierwszy! Kozak, łapka w górę! Kolejne zadanie za nami. Bonusik, rzadki i uwaga, coś wypadnie, coś wypadnie! A Tom? Postacią jest Dynamike, rozwinięcie, super! 600 golda! I do tego poszukiwany golem? Coś mi się wydaje, że chyba już go poszukiwałem. Witam w kolejnym dniu, moi kochani, pograłem i to sporo meczy. Nie mogę dalej znaleźć eliksir golema, który występuje na królewskim świecie. Cały czas wybiera mi świat albo plażowy, albo pustynny, albo zielony. Spójrzcie na to, ostatnie 24 mecze to tylko piaskowa jama, wąwóz udręki, wybrzeże łupieżcy i tak dalej. Ostatni raz stalową rękawicę miałem 24 mecze temu. Więc policzcie sobie, 24 mecze razy 4 minuty plus jeszcze dodatkowe klikanie openingi, to jest prawie 2 godziny non-stop gry. I przez 2 godziny nie trafiłem królewskiego świata. Coś mi się wydaje, że ta gra jest skonstruowana w ten sposób, że jeżeli macie misję, no to na pewno ta mapa przez grę nie zostanie dla was wylosowana. Najśmieszniejsze jest to, że ja wszystkie bossy, które są poszukiwani, już pokonałem. Teraz będą oni się tylko i wyłącznie powtarzali. Więc na tym kończymy mój odcinek. Już wiecie, na jakich światach pokonywać różne bossy. Mam nadzieję, że te bounty uda mi się wykonać w 100%, więc w następnym odcinku zrobię wam update, jak mi poszło. Na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał, a wtedy będziecie na pewno na bieżąco. No i pamiętajcie, jak robicie jakieś zakupy w grze Squad Busters, nie zapomnijcie użyć kodu FARE. Trzymajcie się. Cześć!